Marzena Rogalska pokazała dawkę, internauci gratulują, słodki obrazek. Marzena Rogalska od lat plasuje się na liście najpopularniejszych oraz najbardziej lubianych polskich dziennikarek. Ma ona ponad 2 dekady w branży i jest prawdziwą profesjonalistką. Swego czasu była gospodynią Pytania na Śniadanie, gdzie tworzyła duet z Tomaszem Kammelem. Obecnie prowadzi Miasto Kobiet, które emitowane jest na antenie TVN Style. Marzena Rogalska prężnie działa również w sieci. Prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 250 000 internautów. Pokazuje tam kadry oraz nagrania zarówno ze swojego życia zawodowego, jak i prywatnego. Jesienią 2022 roku pokazała odważne zdjęcie z nagim biustem, którym wzbudziło ogromne emocje wśród internautów. Niedawno opublikowała także nagranie, na którym pokazuje się bez makijażu, a następnie oddaje w ręce specjalistów. Teraz kolej pokazała słodkie nagranie. Musicie je zobaczyć. Na instagramowym profilu Marzeny Rogalskiej pojawiło się nagranie, na którym długowłosy kot dziennikarki serwuje jej porcję czułości. Zwierzak z wyraźnym zadowoleniem ociera się o swoją opiekunkę, która odwdzięcza mu się tym samym. Takie filmiki to zdecydowana większość, że tak się wyrażę, contentu w mym telefonie. Dzielę się z wami tą dawką czułości, którą dostaję regularnie od moich huncwotów. Dobrego tygodnia, napisała Rogalska na Instagramie. Koniecznie przeczytaj, Marzena Rogalska otworzyła się na temat rodzinnej tragedii. Widziałam tatę uwięzionego w swoim ciele. Krótkie, urocze nagranie spodobało się internautom, co to zachwycała się jedna z fanek dziennikarki. Słodkie pieszczoszki, piękne, Francja, elegancja z tym kotem, pisali inni. Pojawiły się także gratulacje, gratuluję cudnego kota, napisała jedna z fanek. Trzeba przyznać, że takie obrazki potrafią poprawić humor.